Właśnie przeglądam zdjęcia, bo dostałyśmy już od Madzi naszej kolekcji z Marco Shoes i będzie to kolekcja butów na jesień, zima i premiera jest 4 września. I właśnie wybieram sobie zdjęcia i powiem Wam, że jestem zachwycona, są naprawdę przepiękne, bardzo nowoczesne. Robiłyśmy sesję 2 dni. Pierwsza sesja to była w studiu, a drugiego dnia robiłyśmy zdjęcia takie, wiecie, street style'owe i bardzo mi się podobają. Może Wam tutaj coś pokażę, taki mały sneak peek. Przykład, zobaczcie tutaj. Bardzo lubię takie zdjęcia w takim klimacie. Albo na przykład... Oto, zobaczcie jakie gwiazdy. Zobaczcie, jakie przepiękne zdjęcie, jaki kozak czarny, bardzo elegancki, konkretny, z taką szerszą cholewką. Piękne! Dzisiejsza stylówka dnia, mam na sobie przepiękną koszulę różową w czerwone róże. Ona jest ze sklepu Shopping Center, jest to polska marka i tam znajdziecie mnóstwo takich bardzo kobiecych, dziewczęcych elementów, takich jak właśnie taka koszula, bądź też mnóstwo sukienek na wiele różnych okazji. Do tej koszuli założyłam moje spodenki, które mam już od kilku dobrych lat. One są z mango, klapki z Orsay i do tego założę też moją torebkę. Ta torba mieści wszystko i jest idealna właśnie na lato, na wyjazdy, więc to jest taka moja letnia stylówka. I mam też dla Was dwie kosmetyczne polecajki. I mam tutaj na myśli, słuchajcie, taki kombo, konturówka oraz błyszczyk. Konturówka jest z marki Belle, ja mam w kolorze 01 i do tego błyszczyk od Kiko w kolorze 03. To jest naprawdę idealne połączenie, jeżeli zależy Wam na makijażu ust na co dzień. Delikatne, subtelne, w zgaszonym kolorze. To połączenie możecie sobie teraz zobaczyć u mnie na ustach i naprawdę wydaje mi się, że prezentuje się naprawdę bardzo subtelnie, delikatnie, ale jednak te usta są w taki bardzo fajny sposób zaznaczone i to jest dla mnie takie idealne, nudziakowe połączenie, więc serdecznie Wam polecam te dwie rzeczy do ust, bo naprawdę ostatnio to moi ustowi ulubieńcy. Moi drodzy, śmigamy na miasto, bo muszę ogarnąć kilka rzeczy. Muszę pojechać do Laser Estetic, do Plazy, potem jadę też do Justiny na lunchik, więc śmigamy. Raz, dwa, trzy i po depilacji teraz kierunek Plaza. Wpadłam do Justyny na lunch. Zadzwoniła, że serwuje dzisiaj takosiki. Czy to będą takie same jak w Pacyfiku? Myślę, że bardzo nie, ale wiecie co, no rzadko się zdarza, bo ja nie potrafię zrobić takich w ogóle foremek na takosy, ale były ostatnio w Lidlu, bo była jakaś resztka meksykańskiego tygodnia, więc zrobimy taki, wiecie, domową interpretację po prostu takosów. A co tam w środku Czyli con carne to jest. Okej. Więc będzie pasować. Nie mam niestety awokado, pasowałoby, ale no nie mam, więc troszeczkę jeszcze zaraz będzie... jogurt albo śmietanki, śmietany w sensie. I powinno być spoko, taka wiecie, przekąseczka. Zjem bardzo chętnie. Zacznę to się prezentuję. Mówię Wam, no taka domowa wersja, natomiast naprawdę spoko są te tacosy, bardzo fajnie smakują, tylko musimy chwilę poczekać, aż namokną, bo one się będą łamać, wiesz, jak będziemy gryźć. Okay, a to nie mogło się łamać. No bo tak będzie się rozsypywać, więc chwilę poczekamy, aż namoknie trochę ten tacos, a będzie, powinien być spoko. Może zróbmy test na żywo. Nie jest złe, przyznaję. Dobre. Zaszalejmy. Wydajmy trochę hajsu.
umówiłam się dzisiaj też ze znajomymi i idziemy właśnie do kuchni otwartej. Ja w tej restauracji byłam chyba 3 lata temu, 4 i powiem Wam szczerze, że to jedzenie mi wtedy jakoś tak nie podeszło, bo było strasznie przesolone, ale słyszałam ostatnio, że naprawdę mają genialne jedzenie, takie wiecie 12 na 10, więc idę dzisiaj przetestować. Mam w ogóle ochotę na coś słodkiego, najlepiej bym zjadła jakieś ciasto z kremem albo jakąś bezę. Mam takiego smaczka na coś słodkiego, a to jest dziwne, bo ja jestem bardziej dziewczyna wytrawna niż słodka, więc mam nadzieję, że coś dobrego zjem. No zapowiada się bardzo miły wieczór i na pewno też Wam dam znać później jak jedzenie, bo słyszałam mnóstwo pozytywnych opinii i poprzeczka jest naprawdę bardzo wysoko postawiona, więc chodźcie ze mną. Powiem Wam, że naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczyłam się kuchnią otwartą i to jest takie dla mnie miejsce idealne na przykład na jakieś takie spotkania, na randkę, na jakąś rocznicę, bo jedzenie jest naprawdę bardzo, powiedziałabym, wykwintne i takie troszkę inne, ale bardzo smaczne i czuć też jakość produktów i składników. Przepyszne ciasto, przepyszna burrata z kurkami. Myślę, że na pewno jeszcze wrócę. Więc przejdźmy teraz do wieczornej pielęgnacji, ale zanim opowiem Wam o kosmetykach, bo mam tutaj sporo nowości, to chcę Wam też powiedzieć kilka słów o szczoteczce sonicznej od marki Seiso Gold Black. I jest to szczoteczka, którą ja miałam okazję ostatnio sprawdzać, testować w ramach naszej współpracy. Ja ją mam już od maja. Zacznę może na początku od takich kwestii technicznych. Ja się zdecydowałam na tą szczoteczkę w kolorze czarnym, ze złotymi wstawkami, prosty, klasyczny design, bardzo minimalistyczny. Szczoteczka w sobie ma 5 trybów działania, tryb podstawowy, wybielający, polerujący, do masażu dziąseł oraz sensitive dla osób, które borykają się z nadwrażliwością dziąseł oraz zębów. Moim ulubionym takim programem jest ten pierwszy clean i bardzo lubię też wybielający, bo ja cały czas dbam o to, żeby te zęby były takie, wiecie, białe. W tej szczoteczce też jest zastosowana taka technologia dynamicznego oczyszczania, która polega na tym, że te zęby naprawdę bardzo mocno są oczyszczone i ta szczoteczka dochodzi też do takich miejsc trudno dostępnych w naszej jamie ustnej. Ja po tym, jak nosiłam aparat, teraz noszę też aparat retencyjny, mam też druciki, więc ta szczoteczka naprawdę świetnie czyści też zęby od drugiej strony, usuwa osad, kamień, bardzo fajnie też wybiela zęby, bo ja też bardzo dużo piję kawy. Więc ten taki nalot po kawie też zostaje, ale ta szczoteczka super sobie z tym radzi. Wcześniej używałam szczoteczkę elektryczną i ja widzę ogromną różnicę w jakości mycia i zdecydowanie na plus u mnie jest szczoteczka soniczna. Na dodatkowy, ogromny plus zasługuje akumulator w tej szczoteczce. Ja tą szczoteczkę pierwszy raz ładowałam w maju i do tej pory szczoteczka działa. Więc to jest rewelacyjne, że nie muszę jej cały czas podłączać do ładowarki. Producent tutaj zapewnia, że ta szczoteczka będzie nam działała przez 70 dni, jeżeli będziemy mieć zęby rano i wieczorem, ale u mnie już te 70 dni minęło i ja przez to, że nosiłam aparat, to te zęby częściej myłam, kilka razy w ciągu dnia i ta szczoteczka nadal działa, co jest super i to jest, ja jestem pod ogromnym wrażeniem, bo po tej szczoteczce elektrycznej, gdzie musiałam to kilka dni ładować, to ta jest dla mnie efekt wow. W zestawie do szczoteczki dołączone też jest takie etui podróżne z możliwością ładowania szczoteczki, czyli wkładamy do etui szczoteczkę, zamykamy i tutaj proszę bardzo, nasza szczoteczka się ładuje, więc to się świetnie sprawdza podczas różnych podróży. W całym zestawie oczywiście oprócz szczoteczki i etui mamy również stację do ładowania, mamy dodatkowo kabel USB oraz trzy końcówki.
I to też jest super, bo możemy tą szczoteczką dzielić się z rodziną, wystarczy mieć tylko jedną, bo przy każdej szczoteczce, przy tej końcówce macie tutaj różne figury, kółeczko, trójkąt, więc można używać na przykład taką szczoteczkę z partnerem, wymieniacie się tylko końcówkami i zabieracie i używacie tylko jedną szczoteczkę. To też jest super i prostym rozwiązaniem. Do tej szczoteczki można też sobie dokupić takie dwie końcówki. Ta końcówka tutaj jest to końcówka do mycia języka, bardzo przydatna rzecz, bo oczywiście poza ząbkami myjemy też język, oraz taką końcówkę do mycia twarzy, jeszcze taka szczoteczka z dwóch stron zakończona wypustkami delikatniejszymi i mocniejszymi, i tą końcówką oczywiście możemy sobie umyć całą twarz. I to też jest fajny taki gadżet do peelingowania twarzy. W ramach naszej współpracy mamy też przygotowaną dla Was zniżkę -15% do sklepu online Shop Dent. Oczywiście wszystkie informacje, linki znajdziecie w opisie pod filmem. I na sam koniec jeszcze Wam muszę powiedzieć, że to jest w ogóle najlepsza szczoteczka do mycia zębów, jaką do tej pory miałam. Jestem totalnie zachwycona. A teraz przejdźmy, słuchajcie, do pielęgnacji, bo mam tutaj dwa bardzo fajne produkty. Jeszcze w takich opakowaniach, bo to są produkty prosto z laboratorium Health Labs. I słuchajcie, mam tutaj taki hit. I ja już wiem, dlaczego Maja Bohosiewicz się nim zachwyca, bo to jest po prostu totalna petarda. Emulsja do mycia, emulsja do demakijażu i oczyszczania. Fantastycznie zmywa makijaż. Delikatny, subtelny, bardzo skuteczny. O przepięknym zapachu. Zmywa wodoodporny tusz. Genialny produkt i to oczywiście mamy tutaj dwuetapowe oczyszczanie i na sam koniec jako taki element doczyszczający, delikatny żel oczyszczający. Te dwa produkty to jest w ogóle jakaś totalna petarda, hit. Premiera będzie we wrześniu i naprawdę polecam przetestować, bo jakość jest genialna i powiem Wam, że tak jak widzicie, nie jest tutaj zbyt dużo tego produktu zużytego, bo to jest bardzo wydajny kosmetyk. Dosłownie wystarczy pompka, może dwie, na zmycie całego makijażu. Rewelacja, więc zabieram się za mycie. Pokażę Wam tutaj, jaki to jest gęsty produkt. No naprawdę... Ok, mam tutaj też bardzo fajny produkt od marki Shitonker. Mamy tutaj niacynamid oraz azeloglicyna. Jest to serum normalizujące do twarzy. Najbardziej mi oczywiście zależy na niacynamidzie, bo to jest genialny, aktywny składnik. Taki, powiedziałabym, wielozadaniowy, ale tutaj ja będę działała bardziej na moje przebarwienia, one, które niestety cały czas mam. Czekam na październik i usunę je laserem. I tak w koło Macieju co roku. Na jesień będzie super, przyjdzie lato, wiosna, lato i od nowa. Chyba już się z tym, powiem Wam szczerze, pogodziłam. I na sam koniec, słuchajcie, mam tu też taki bardzo fajny krem do twarzy z aktywnym probiotykiem. I to jest taki w ogóle krem dwufazowy, to dla mnie też jest nowość, bo mamy tutaj, może z tej strony zobaczycie. Z jednej strony mamy krem, taką fazę kremową, z drugiej strony mamy fazę probiotyczną i jak naciskamy, to lecą jakby z dwóch różnych stron leci produkt na takiej zasadzie. I to jest genialny krem. Bardzo mi się podoba. Super regenerujący. Uwielbiam go używać i on ma trochę taką tłustawą konsystencję. Więc w przypadku mojej suchej skóry to jest, słuchajcie, zbawienie. Troszkę sobie tutaj jeszcze dołożę. I dla mnie to jest super krem właśnie mocno regenerujący i nawilżający. Bo w przypadku mojej suchej skóry to ja zawsze wieczorem dbam o to, żeby jednak to nawilżenie było bardzo mocne. Więc przy bardzo. Teraz jeszcze szybki prysznic i do łóżka i pokażę Wam zaraz jeszcze jaką książkę. Zdecydowałam się na książkę Gdzie śpiewają raki Delia Owens. Ona była w nowościach w Empiku, plus też widziałam, ktoś ją polecał na Instagramie, ale teraz sobie nie mogę przypomnieć.
Plus jakoś nie do końca miałam ochotę znowu na jakąś książkę psychologiczną, rozkminiającą i analizującą życie i stwierdziłam, że chcę coś innego. Szukałam jakieś, szczerze mówiąc, jakieś romansidło, ale sięgnęłam po tę. I tutaj, proszę bardzo, mamy kryminał, powieść, coś w moim klimacie. Gdzie śpiewają raki, to wysmakowana oda do świata przyrody, wzruszająca fabuła o dojrzewaniu i zaskakująca relacja z procesu. Owens przypomina, że dzieciństwo nas kształtuje definitywnie i że wszyscy bez wyjątku podlegamy wspaniałym, lecz nieokiełznanym sekretom siły natury. Debiutancka powieść najwyższej klasy, Owens wplata kryminał w niesamowitą poetycką prozę. Monumentalne dzieło i ambitne, wiarygodne i bardzo na czasie. I powiem wam, że tutaj właśnie przeczytałam, że to jest najwspanialsza książka dekady, międzynarodowy bestseller numer 1, najlepsza książka roku New York Times. Same wspaniałości, więc słuchajcie, zabieram się za czytanie i jak skończę, to powiem, czy warto, czy nie warto. A wy możecie też mi na dole napisać jakieś wasze książkowe polecajki, ale bardziej wiecie, coś takiego lekkiego, może jakiś kryminał, albo jakiś romans. Nic psychologicznego. Już wiecie, na zasadzie co ja tutaj mam. W stylu toksyczne związki. Nic w tym klimacie, bardziej coś takiego innego, jakaś powieść, kryminał, dramat, no nie wiem, no co polecacie, jak napiszecie mi na dole w komentarzach, to będę bardzo wdzięczna. Bardzo często, szczególnie na Instagramie, pytacie się mnie, skąd jest moja pościel. Jest ona ze strony White Pocket. Powiem wam, że ta pościel jest naprawdę fantastycznej jakości. Super się pierze, genialnie się pod nią śpi. Ja mam pościel, o ile dobrze pamiętam, 200x200 cm, poszewki 40x50, o ile dobrze pamiętam. Te z tyłu dwie lniane poszewki są z H&M-u. Tamte dwie duże białe są z IKEA. I ta narzuta tutaj jest z Zary. Kupiłam kilka lat temu i też naprawdę bardzo fajnie się sprawdza. Pogoda w Lublinie jest, słuchajcie, iście jesienna i standardowo jak przychodzi weekend zawsze pada. A w temacie jesieni to powiem wam, że ostatnio bardzo intensywnie, szczególnie w Ciuklandach, rozglądam się za swetrami, kurtkami, płaszczami. I udało mi się upolować dwa klasyczne swetry. Tu mam sweter numer 1 i skład, już wam mówię. Wiskoza kaszmir 50x50. Rewelacja. Tylko ma tutaj sporo takich kuleczek, ale zaraz sobie, słuchajcie, odczyszczę. I mam też drugi sweter. Ten bardziej już taki golf. I tutaj skład mamy, wiecie jaki, już wam mówię, Pure New Wool, czyli 100% wełna i nawet mnie za bardzo ona nie gryzie. I są to swetry, które ja kupiłam na dziale męskim, stąd też są takie troszkę w stylu bardziej oversize. I super, bo ja z reguły takie swetry mam bardzo dopasowane, a tutaj udało mi się upolować dwa takie szersze. Tutaj chyba myślę, czy nie zmienić sobie na jakiś inny guzik, w sensie inne guziki, bo tu mam trzy, przy czym jeden jest całkowicie nieodpary, więc zastanawiam się, czy nie zmienić sobie. Plus muszę wam jeszcze powiedzieć, że zapłaciłam za nie chyba 12 zł za dwa swetry, co uważam, że to jest super deal. No i ja wiem, że mamy jeszcze sierpień, połowa sierpnia jest, a ja wam tutaj mówię o swetrach, ale ja myślę, że to jest właśnie dobry moment teraz, żeby poszukać sobie właśnie swetrów, bo z reguły nikt tam jeszcze za bardzo nie zagląda i ceny są dużo niższe niż jak przyjdzie sezon typowo jesienno-zimowy, więc serdecznie zachęcam. Dziś na obiad, słuchajcie, kurki, a konkretnie kurczak z kurkami, do tego może odrobina cukinii.
Ja bardzo lubię cukinię. Kurczaczek. Tutaj proszę. Cebulka. Może trochę kuperku. To będzie taka, słuchajcie, improwizacja z tego, co mam w lodówce. Oczywiście to będzie w sosie śmietanowym. I do tego będzie albo makaron, albo ziemniaki. Jak myślicie, co będzie bardziej pasować? Makaron czy ziemniaki? No ja wolę makaron, ale mam też ziemniaki. Zaraz zobaczymy, zaraz stwierdzę, co i jak. Oczywiście na początku myjemy kurki. Podsmażamy kurczaka na patelni. On jest w przyprawach do kurczaka. Wsypujemy cebulę oraz cukinię. W międzyczasie nastawiłam też wodę na makaron. I do tego wszystkiego wrzucamy kurki. To jest naprawdę ekspresowy przepis na szybki obiad. Raz, dwa, trzy. A jeśli chodzi o przyprawy, to totalna improwizacja. Pieprz, zioła prowansalskie, odrobina soli i mieszamy. I na sam koniec śmietanka do sosów. Niech to ładnie się wszystko połączy. Jak wyjdzie Wam za rzadki sos, to albo możecie odparować, albo dodać odrobinę masła, wtedy się zagęści. Jeszcze odrobina świeżego kuperku. Chcę, żeby był jak najszybciej na kanale, więc może mi się uda go zmontować dzisiaj, a jak nie, to ewentualnie dokończę sobie jutro. Jeżeli pracujecie z domu i lubicie sobie pracować na kanapie albo nie wiem, w łóżku, w sypialni, gdziekolwiek i potrzebujecie jakiegoś takiego w miarę sensownego stojaka, to ten jest bardzo fajny, on jest z IKEA. Mam go już od dłuższego czasu, bo ja bardzo często lubię montować filmy w salonie. Oglądam sobie też Netflixa albo, nie wiem, w sypialni. I albo montowałam tutaj na tym rogu, albo montowałam na poduszce. Często, gęsto ten komputer bardzo szybko się nagrzewał, więc ostatnio korzystam z tej takiej podstawki i sprawdza się super. Plus też jest pod takim odpowiednim kątem, więc jeżeli pracujecie z domu i lubicie wygodnie rozsiąść się w kanapie, to sprawdźcie sobie. Jeszcze zostawię Wam link w opisie pod filmem, bo jest naprawdę stojak bardzo fajny.
do lasu na moim fantastycznym rowerku. Jest tak świeżo i przyjemnie i jeszcze tak słoneczko tutaj mi świeci, widać delikatne promienie. Jak dobrze mieć blisko siebie las. Można tak przyjechać albo przyjść na spacer, przywietrzyć głowę. 3 głębokie wdechy. Bardzo często na Instagramie pytacie się mnie, skąd jest rower. I słuchajcie, to jest rower z Decathlonu, Between Original 5. Jest to rower, który ja kupiłam chyba z 7-8 lat temu na jakiejś promce. I powiem wam, że naprawdę super się sprawdza. Jest bardzo wygodny, wygodne ma siodełko. Tutaj był dzwonek, który się urwał. Był też koszyk. Koszyk mam w piwnicy, bo nie korzystam z niego. I do takich wycieczek, wiecie, gdzieś do lasu, po mieście, naprawdę rewelacyjnie się sprawdza. Bardzo polecam. Ja za niego chyba zapłaciłam 1200 zł i uważam, że to była naprawdę bardzo dobra cena. Teraz pewnie wszystko poszło w górę, więc rowery również. Ale gdybyście się zastanawiali, pytali, no to ja mam rower Beat. Szybka kaweczka, dojechamy za. Dzisiaj babskie spotkanie i to jest moja stylóweczka, cała na czarno. Na sobie mam body z Zary, z długim rękawem, przepiękny dekolt. Czarne spodnie również z Zary, pasek nasz z kolekcji Ducky LGS oraz moje imprezowe klapeczki z Reserved. Do tego pewnie jeszcze założę jakąś czarną torebkę. I w drogę, w miasto, czekam na Justinę, na Madzie, Igę, Sabinę, bo u mnie będzie taki mały biforek, więc powiada się naprawdę bardzo fajny babski wieczór.